Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w świecie internetowym na czwartej edycji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbywają się w naszej bibliotece, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku, kiedy to obchodziliśmy stulecie biblioteki. Była to inicjatywa pracowników naszej instytucji i rzeczywiście z dużym zaangażowaniem i chęciami obchodziliśmy te imieniny. Tak się potoczyło, że imieniny marszałka stały się u nas tradycją. Tym razem musimy się spotkać wirtualnie. W dobie pandemii niestety takie są okoliczności, ale możliwości też. Może szerszy krąg nawet naszych przyjaciół, znajomych czy zainteresowanych osób nas zobaczy. Szanowni Państwo, no nasze dzisiejsze spotkanie zaszczycił pan profesor Przemysław Weingartner, który już wcześniej też bywał w naszej bibliotece, który wygłosi wykład o Bolesławie Wieniawie Długoszowskim, przyjacielu naszego patrona. Pan profesor reprezentuje Uniwersytet Łódzki, Towarzystwo, Polskie Towarzystwo Historyczne, no i jest, myślę, powszechnie znany z różnych wypowiedzi. Dziękujemy panie profesorze, że zechciał pan to zaproszenie przyjąć. Następnie koleżanki, którym już w tym momencie chciałam podziękować, pani Ewa Baranowska i pani Jola Zwierzyńska z działu promocji, przedstawią życzenia przesłane do naszej biblioteki życzeniami do naszej marszałka. Także zechciał przyjąć nasze zaproszenie chór, Stowarzyszenie Śpiewaczy imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi, który zaśpiewa koncert, przedstawi koncert dla marszałka. Także dziękujemy bardzo za przyjęcie tego zaproszenia. Pragnę tu również podziękować pomocy technicznej, bo bez naszych informatyków nie byłoby to możliwe. Dziękuję panu Adamowi Chorodeckiemu i panu Bartoszowi Niewęgłowskiemu za pomoc techniczną. Rozwijamy się i tym bardziej możemy się pokazać. Kochamy naszego patrona, lubimy go. Lubimy jego imię. Także Józefom przy tej okazji składam jak najlepsze życzenia. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rozumiem, że teraz moja kolej. Ja przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na to wydarzenie. To jest dla mnie zawsze wielka przyjemność występować przed audytorium związanym z biblioteką imienia Józefa Piłsudskiego ze względów sentymentalnych, ze względu na czasy studencko-doktorskie, ze względu oczywiście na imię patrona, no ale także ze względu na nadzwyczajne okoliczności, czyli właśnie imieniny marszałka. I dzisiaj tematem mojego wystąpienia będzie postać bardzo blisko związana z marszałkiem Piłsudskim, mianowicie postać Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, a właściwie należałoby powiedzieć generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, a tak jak sam on lubił się tytułować, to przede wszystkim pułkownika. Do tego stopnia był bowiem najbardziej przywiązany. Nawet ponoć miał rozdawać swoim znajomym wizytówki z nadrukiem były pułkownik, ponieważ uważał, że ten stopień najbardziej mu odpowiadał, najbardziej do niego pasował. Proszę Państwa, na początku ja chciałbym
przyznać się do pewnego problemu, który pojawił się u mnie już wtedy, kiedy usiłowałem zatytułować ten wykład, to spotkanie z Państwem, ponieważ przyszło mi do głowy, że oczywiście byłoby dobrze, aby to spotkanie rozpoczęła plansza z takim tytułem, który byłby, który ujmowałby w sposób taki najbardziej trafny te podstawowe cechy charakteru, charakterystykę postaci Wieniawy, ale kiedy sobie zacząłem wypisywać te określenia, które należałoby tu przytoczyć, no to się okazało, że one właściwie zajmują całą tą planszę otwierającą, no bo to tak, patriota, ułan, generał, dyplomata, osobisty adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, wielbiciel dobrych trunków, pojedynkowicz, wielbiciel kobiet, także żołnierz zakochany w koniach, a więc jeżeli by wszystko to zebrać razem, no to rzeczywiście ten tytuł bardzo by nam się rozrósł, więc postanowiłem zatytułować ten wykład, no właśnie tak jak Państwo widzą, czyli po prostu Wieniawa, mając nadzieję, że te wszystkie elementy, o których wcześniej wspomniałem w tym wykładzie, będą miały okazję się pojawić, będą miały okazję wybrzmieć. Przy okazji pojawiła się u mnie taka refleksja. Józef Beck napisał kiedyś o Wieniawie, że nawet ci, którzy go bardzo dobrze znali, którzy doskonale znali go od każdej strony, oni też ulegali takiej pokusie, by określać go przede wszystkim przez jego tryb życia, taki bardzo energiczny, dynamiczny, który jakby skłaniał do tego, by stwierdzić, że Wieniawa usiłował naraz przeżyć kilka życiorysów, że żył w sposób niezwykle burzliwy, w sposób niezwykle bogaty, tak by to można było określić. I potem właściwie przyszła mi do głowy taka trochę irracjonalna, jak na historyka, który jednak powinien opierać się na faktach refleksja, że w gruncie rzeczy Wieniawa jest w jakiejś mierze personifikacją II Rzeczypospolitej. Bo nie wiem, czy się Państwo zgodzą, ale kiedy patrzymy na historię Polski międzywojennej, to ja osobiście przynajmniej mam takie wrażenie, jakby ówcześni Polacy, przepraszam za to określenie, mieli gdzieś z tyłu głowy takie przekonanie, że to nie potrwa długo. To znaczy mamy przecież tak wielkie nagromadzenie bardzo wielu ważnych wydarzeń z historii politycznej, z historii gospodarczej, z historii społecznej, wydarzenia związane z rozwojem polskiej kultury, sztuki. Oczywiście można to wyjaśnić racjonalnie, to znaczy w ten sposób, że znad tego tygla, znad tego kotła zwanego Polską, raptem w 1918 roku znika ta pokrywa, ta skorupa, można powiedzieć, zaborów i to życie do tej pory żarzące się w okresie zaborów, przecież znamienne nazwiskami wielu polityków, wielu dramatycznych postaci z historii polskiej wojskowości, wielu znakomitych artystów, po prostu wybuchło z całą siłą. Jeżeli tak, to rzeczywiście przejawem tej siły, przejawem tej energii, chyba najlepszym przykładem może być właśnie Bolesław Wieniawa-Długoszowski. No ale to w takim razie spróbujmy sobie ten jego życiorys już w sposób może bardziej klasyczny prześledzić. Proszę Państwa, Bolesław Wieniawa-Długoszowski urodził się 22 lipca w rodzinie powstańca styczniowego w Maksymówce. Tutaj mają Państwo właśnie ten portret Wieniawy z lat młodości. I na górze herb rodziny. Wieniawa razem z rodziną oczywiście przenosi się w 1887 roku do majątku Bobowa niedaleko Gorlic. No i cóż, rozpoczyna się potem dla niego okres nauki gimnazjalnej, której on sam właściwie nie wspominał z jakimś nadmiernym sentymentem, bo to był trudny dla niego czas. On z dużą trudnością, że tak powiem, wchodził w te karby zachowania uczniowskiego. Zresztą zmieniał te gimnazja również, no między innymi z gimnazjum ojców jezuitów, jak to się czasami ujmuje, wręcz uciekł z gimnazjum ojców jezuitów w Chyrowie. Natomiast ten czas nauki, no oczywiście zakończył się w końcu sukcesem, dlatego że Wieniawa zdał egzamin maturalny w gimnazjum imienia Jana Długosza w Nowym Sączu, a potem, proszę Państwa, no właśnie, potem nastąpił czas trudnych decyzji, bo
Wieniawa zakochany był w kulturze, zakochany był w sztuce, zakochany był w literaturze, widział siebie raczej jako adepta sztuk pięknych. Natomiast no, idąc za radą, można powiedzieć też pewną presją ojca, podjął studia na Uniwersytecie Lwowskim, studia medyczne, które zresztą zakończył z sukcesem, ponieważ oczywiście otrzymał tytuł doktora wszechnauk medycznych. To jest zresztą też, proszę Państwa, taki asumpt do charakterystyki Wieniawy. Otóż ci, którzy go znali, stwierdzali w ten sposób. Wieniawa był bardzo wybredny, jeśli chodzi o zajęcia, których się podejmował. Natomiast jeżeli już się czegoś podjął, to wykonywał to rzeczywiście z pełnym przekonaniem i starał się to wykonywać bardzo rzetelnie. Ja myślę, że będzie jeszcze pora, żeby o tym wspomnieć, kiedy będziemy mówili o jednym z ostatnich etapów jego życiorysu, to znaczy wtedy, kiedy został ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej, jak to się mówi przy Kwirynale, a więc ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Tutaj trochę może zaburzmy taki chronologiczny ciąg naszej opowieści, ponieważ, proszę Państwa, ten okres lwowski zaowocował również pierwszymi miłościami, jeśli można tak powiedzieć, Bolesławy Wieniawy-Długoszowskiego. No, mierzył na początku bardzo wysoko, proszę Państwa, bo w trakcie studiów był zaręczony z córką rektora Uniwersytetu Lwowskiego, Marią Balastis. Te zaręczyny nie trwały długo i one się nie zakończyły ostatecznym sukcesem, nie zakończyły się małżeństwem, ale proszę Państwa, w roku 1906 poślubia Bolesław Wieniawa-Długoszowski Stefanię Kalwas, nie Kallas, lecz Kalwas, czyli śpiewaczkę operową. Jedzie z nią do Berlina, studiuje na Akademii Sztuk Pięknych, wjeżdża następnie do Paryża, tam tłumaczy literaturę francuską, realizuje się, krótko mówiąc, ale to małżeństwo też trwa kilka lat, ponieważ później długoletnią towarzyszką życia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego będzie ta właśnie piękna kobieta, taka nieco eteryczna, którą mają Państwo uwidocznioną na dwóch pierwszych fotografiach, czyli Bronisława Berenson, poprzednio żona Berensona, słynnego adwokata, no znanego między innymi także i z okresu II Rzeczypospolitej, po odejściu od swojego męża, po ślubie, wychodzi za mąż za Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, a tutaj z prawej strony mają Państwo ukochaną córkę Wieniawy, właśnie owoc tego związku, czyli Zuzannę Długoszowską-Vernon. Tak nawiasem mówiąc, to też może taki fragment poświęcony wątkowi rodzinnemu Wieniawy. Otóż żona oczywiście przeżyje męża, umrze dopiero w roku 1953, natomiast Zuzanna, ich córka, zresztą po II wojnie światowej pracująca w słynnym magazynu Vogue, ale także jako tłumacz na przykład przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, umrze w roku 2011. Co ciekawe może jeszcze, też by dopełnić pewnego takiego dramatycznego wątku rodziny Długoszowskich, otóż Bolesław Wieniawa-Długoszowski, brat Jerzego, miał dwóch bratanków, Marka i Andrzeja, był ich stryjem. Oni giną, proszę Państwa, giną w latach II wojny światowej, giną zasadniczo w tym samym czasie, w trakcie Powstania Warszawskiego, jako żołnierze Powstania Warszawskiego, kończąc jakby tą linię rodziny. No dobrze, proszę Państwa, ale wróćmy do naszego głównego bohatera, jeśli Państwo pozwolą. No właśnie, to fotografie, które mają ilustrować następny ważny rozdział w życiu Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, ponieważ on z Berlina udaje się do Paryża, tam w Paryżu trafia do Związku Strzeleckiego, staje się członkiem Związku Strzeleckiego, który, przypomnę, miał również swoje oddziały właśnie poza granicami ziem polskich. I tutaj, proszę Państwa, w Paryżu poznaje Józefa Piłsudskiego. I to jest taka polityczna, można powiedzieć, miłość Wieniawy, ponieważ później wspominają ci, którzy go znali, że Wieniawa miał to określić bardzo krótko. Poznałem wodza. Poznałem wodza, stałem się żołnierzem. Tutaj może przypomnijmy, no, Józef Piłsudski starszy od Wieniawy o 14 lat,
urodził się w roku 1867, oczywiście, jak wiemy. No, może nie był tym przysłowiowym dziadkiem z legionów dla Wieniawy, no ale tak zasadniczo prawie ojcem, a na pewno ojcem, jeżeli chodzi o terminowanie polityczne i wojskowe Wieniawy, w każdym razie dla niego zawsze niekwestionowanym autorytetem. No nic zatem dziwnego, że właśnie w latach I wojny światowej, którą ilustruje ta plansza, mają tutaj Państwo trzy zdjęcia Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, no a także ilustrację, która stanowić miała dla mnie jakby takie tło historyczne. Ten mały obraz, który mają Państwo na dole, na środku tej planszy, no to oczywiście fragment bojów legionowych, słynna szarża legionistów pod Rokitną. Wybrałem to nieprzypadkowo, no bo wszak Bolesław Wieniawa Długoszowski, który z Krakowa wyrusza w 1914 roku wraz z pierwszą kompanią kadrową, jest żołnierzem pierwszej kompanii kadrowej, staje się bardzo szybko ułanem legionów i, ujmując rzecz chronologicznie, jest w tej absolutnej czołówce, można powiedzieć, kawalerzystów legionowych, a zatem jakby można było również powiedzieć kawalerzystów odradzającej się II Rzeczypospolitej, jest dowódcą pierwszego plutonu, pierwszego szwadronu, pierwszego pułku ułanów, legionów polskich Beliny Prażmowskiego. Bierze udział w walkach, między innymi w walkach pod Kościuchnówką, zostaje odznaczony najwyższym odznaczeniem wojskowym za męstwo na polu bitwy, czyli odznaczeniem orderem Virtuti Militari piątej klasy. No ale jak Państwo doskonale wiedzą, losy legionów w okresie I wojny światowej są bardzo burzliwe. Następuje w 1917 roku kryzys przysięgowy, w wyniku którego właściwie pierwsza i trzecia brygada legionów polskich trafia do obozów internowania. Druga brygada tylko składa tą przysięgę. Mówię tutaj oczywiście dużymi uproszczeniami, bo to wyglądało różnie liczbowo w przypadku poszczególnych brygad. No ale w każdym razie Bolesław Wieniawa Długoszowski zostaje oczywiście pozbawiony prawa do noszenia munduru, natomiast realizuje się również jako członek tajnej, konspiracyjnej, podporządkowanej Józefowi Piłsudskiemu, polskiej organizacji wojskowej. I próbując się przedrzeć przez Rosję do Murmańska, zostaje w roku 1918 aresztowany przez ČK, czyli tą osławioną ponurą instytucję policji politycznej sowieckiej, bo wszak tworzy się właśnie w tym czasie Rosja sowiecka. No i właśnie, kto odgrywa decydującą rolę w uratowaniu Wieniawy? No właśnie Leon Berenson, tenże adwokat, o którym już wspominałem, ten sam, który bronił swego czasu Feliksa Dzierżyńskiego, no i żona Leona Berensona, Bronisława Berenson, która też, jak wspominałem, zostanie później żoną Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Bolesław Wieniawa Długoszowski trafia zatem z dużymi perypetiami, które się mogły zakończyć bardzo tragicznie, do Polski. Mamy tutaj, proszę Państwa, następny epizod bardzo istotny w jego życiu. Te dwie ilustracje z boków wybrałem nieprzypadkowo, bo one chyba dobrze ilustrują tą rolę Wieniawy. Zawsze w cieniu, zawsze za wodzem naczelnym, ale bardzo blisko, gotowy do wykonania jego poleceń, ponieważ to jest osobisty adiutant późniejszego marszałka, wcześniej oczywiście naczelnika państwa, wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego, również w okresie wojny polsko-sowieckiej, dla której pewnym symbolem niech będzie ten słynny obraz przedstawiający w środkowej części Wiktorię, symbolicznie oczywiście Wiktorię Bitwy Warszawskiej. Tutaj może jeszcze wróćmy na chwilkę, jeśli Państwo pozwolą, do czasów jednak pierwszowojennych, bo nie chciałbym tego pominąć, ponieważ na poszczególnych etapach życia Wieniawy będą towarzyszyły mu później wypowiadane przez niego słynne powiedzonka. To są te słynne powiedzenia Wieniawy, z których także był znany. Z okresu I wojny światowej to oczywiście ten dialog z oficerem rosyjskim wziętym do niewoli, kiedy oficer rosyjski pytał Polaków, o co walczą. No to oczywiście otrzymał odpowiedź o wolność, prawda? No i otrzymał pytanie od Wieniawy, a o co wy walczyć? No to oficer rosyjski odpowiedział: o honor. No, Wieniawa był złośliwy, odpowiedział: zatem każdy z nas walczy o to, czego mu najbardziej brakuje. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mamy już wojnę polsko-sowiecką i rolę Wieniawy. No, Wieniawa bierze udział.
Właściwie w najważniejszych operacjach, a przynajmniej tych, o których najgłośniej było później, były najbardziej spektakularne z okresu wojny polsko-sowieckiej, ponieważ bierze przecież udział w przygotowaniu wyprawy wileńskiej 1919 roku, która zakończyła się odzyskaniem Wilna. To jest ten słynny, bardzo szczęśliwy okres w życiu Józefa Piłsudskiego, kiedy mógł wjechać z powrotem do swojego rodzinnego miasta. Bierze udział również w przygotowaniach wyprawy kijowskiej 1920 roku, no i uczestniczy również w bitwie warszawskiej. Jest w tym okresie również szefem sztabu pierwszej dywizji jazdy, zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych. W życiu prywatnym jest świadkiem Józefa Piłsudskiego na jego ślubie z Aleksandrą Szczerbińską, a więc tą towarzyszką żona marszałka, która pozostanie już jego żoną do końca jego życia, ale również wspominam o tym nieprzypadkowo, pojawia się taki aspekt dyplomatyczny w życiu Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, ponieważ zostaje attaché wojskowym w Bukareszcie. No to jest czas przygotowywania słynnej umowy wojskowej. Przypominam, II Rzeczpospolita bazowała od początku swojego istnienia na dwóch filarach bezpieczeństwa: sojuszu politycznym, wojskowym i umowie gospodarczej z Francją, i analogicznie sojuszu wojskowym, politycznym i układzie gospodarczym z Rumunią. Pierwszy miał mieć charakter antyniemiecki, drugi antysowiecki, oczywiście w sensie defensywnym, obronnym. No, można powiedzieć, że swoje również zasługi Bolesław Wieniawa-Długoszowski przy ostatecznym ustalaniu tego układu, zwłaszcza w jego kontekście wojskowym, również zaliczył, tym bardziej, że zostaje również mianowany później do stopnia pułkownika. I tutaj losy Wieniawy, proszę zwrócić uwagę, i Piłsudskiego w jakiejś mierze są bliźniacze. Piłsudski wycofuje się z życia politycznego w roku 1923. Wieniawa również później zostaje przeniesiony w stan nieczynny, potem trafia do 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu na Wołyniu, potem dopiero zostaje przeniesiony do Warszawy, do 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. No i wreszcie, proszę Państwa, po roku 1926, wiem, że muszę się troszkę ograniczyć w czasie, więc w związku z tym trochę przyspieszam. Po roku 1926 następuje, po przewrocie majowym, którego fotografię mamy taką symboliczną oczywiście na środku tej planszy, następuje, chyba mam wrażenie, najszczęśliwszy okres w życiu Wieniawy Długoszowskiego. Najszczęśliwszy dlaczego? No bo po przewrocie majowym w końcu marszałek Józef Piłsudski jest tym niekwestionowanym przywódcą politycznym, autorytetem politycznym, jak niektórzy mówią, dyktatorem Polski międzywojennej. Władza znajduje się w ręku obozu piłsudczykowskiego, którego istotnym przecież członkiem, eksponentem jest Bolesław Wieniawa-Długoszowski. No a poza tym on się realizuje właśnie tam, gdzie czuł się najlepiej, czyli realizuje się rzeczywiście jako wojskowy w 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako dowódca tego pułku. Potem zostaje w roku 1929 komendantem garnizonu i tak zwanym komendantem placu w Warszawie, przechodzi kolejne awanse wojskowe, zostaje dowódcą 1 Brygady Kawalerii w Warszawie, to jest funkcja, którą pełni przez 7 lat, w 1931 roku awansowany na generała brygady, wreszcie w 1937 roku dowódca dywizji kawalerii w Warszawie. Tą karierę kończy w 1938 roku awans na generała dywizji. I to jest ten okres, proszę Państwa, w życiu Wieniawy, który potem zasłynie też bardzo licznymi anegdotami dotyczącymi jego osobowości, udziału w życiu literackim, artystycznym i towarzyskim po prostu stolicy, a więc tego Paryża Północy, jak określano Warszawę, ponieważ rzeczywiście z jednej strony no, znał języki, oprócz języków klasycznych, oprócz greki, łaciny, znał również języki nowożytne, tłumaczy z języka francuskiego, utwory literackie. Tutaj można powiedzieć, że no, między innymi powieści francuskiego pisarza Marcela Duponta, czyli Generał Lasalle oraz Szable w garść, czyli 10 bojów,
Jest bywalcem wielkich znanych lokali warszawskich, Fukiera, Oazy, Adri, następnie lokalu w hotelu Bristol. To właśnie z lokalem w hotelu Bristol wiążą się te słynne słowa Wieniawy, które potem są cytowane w rozmaitych kontekstach przez tych, którzy napotykają na swoim życiu trudności. Po upojnej nocy Wieniawa wychodzi z hotelu, no i stwierdza lapidarnie: żarty się skończyły, zaczęły się schody, po których trzeba oczywiście zejść z hotelu Bristol na ulicę, co może świadczyć o tym, że rzeczywiście bawił się bardzo dobrze, ale tych anegdot o Wieniawie jest całe mnóstwo, one są mniej lub bardziej cenzuralne. No, jedna z nich dotyczy między innymi tak zwanej mocnej głowy Wieniawy Długoszowskiego. Otóż do pewnego lokalu uczęszczanego przez oficerów wchodzi oficer, który dowiaduje się, że właśnie jest rozgrywany taki swoisty konkurs. Otóż trzeba skosztować różnych trunków, a następnie ułożyć z pierwszych liter ich nazw, no właśnie skrót, prawda? Wypija trzy kieliszki, no i układa skrót SOS, to znaczy Starka Okowita Soplica. Próba kończy się sukcesem, rzeczywiście te trunki skosztował, no i zadowolony pyta, jakie jest jego miejsce, nazwijmy to, w rankingu. Na co barman mu oczywiście gratuluje, ale stwierdza równocześnie, że niekwestionowanym królem lokalu jest Bolesław Wieniawa Długoszowski, który ułożył po przeprowadzeniu na siebie tej próby całe imię Nabuchodonozor. No więc być może jest w tym nieco przesady, pewnie i tak, ale to w jakiś sposób ilustruje również to, jaka była opinia o Bolesławie Wieniawie Długoszowskim, autorze słynnego powiedzenia, że czysta wódka ani munduru, ani honoru oficera nie plami. Wydaje mi się, że znalazło się to w nieco innym kontekście, nawet w bitwie, w filmie Bitwa Warszawska, gdzie Bolesławy Wieniawy Długoszowskiego grał polski aktor Bogusław Linda. No, również z awansem Bolesława Wieniawy Długoszowskiego na dowódcę pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego też wiąże się pewna anegdota. Otóż Józef Piłsudski przywołuje do siebie swojego ulubionego adiutanta, do którego miał niewątpliwą słabość, i grożąc mu palcem stwierdza, że ma dbać o to, aby wśród żołnierzy panowała dyscyplina, karność, aby się nie rozpijali, aby utrzymali wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o trunki. I Bolesław Wieniawa uroczyście przyrzeka: panie komendancie, zapewniam, nie będą pili absolutnie więcej ode mnie. Na co Piłsudski rozbrojony stwierdza: no tego właśnie się obawiam. Ale Bolesław Wieniawa Długoszowski był również wysyłany w liczne misje dyplomatyczne, bądź nazwijmy to dyplomatyczno-grzecznościowe. Jedną z tych misji była, no, misja smutna w sumie, ponieważ miał być obecny na pogrzebie króla Jugosławii poległego w zamachu Aleksandra, i na ten pogrzeb Bolesław Wieniawa Długoszowski niestety się spóźnił. Wściekły, jeżeli można użyć tego określenia, Piłsudski przywołuje go już post factum do siebie i widzi ze zdumieniem, że Bolesław Wieniawa Długoszowski, co zupełnie nie pasowało do niego jeszcze wtedy, ubrany jest w smoking. No więc dodatkowo zdenerwowany krzyczy, co to ma znaczyć, prawda? Na co Bolesław Wieniawa Długoszowski ze stoickim spokojem odpowiada: panie marszałku, wiem, żem ciężko zgrzeszył i spodziewam się, że pan marszałek obije mnie, tak jak to ujął, po pysku, a że to się nie godzi z mundurem oficerskim, więc założyłem ubiór cywilny. No oczywiście rozbroiło to po raz kolejny Piłsudskiego, który zrezygnował z wymierzenia kary, o ile miał taki w ogóle zamiar, i Wieniawie po raz kolejny, proszę państwa, się upiekło. Ale jeżeli już mówimy o tych epizodach, o właśnie, to jak ilustracja tego etapu życia Wieniawy. Jak państwo widzą, lubił się i umiał się bawić hucznie i w męskim, i w damskim towarzystwie, i dostrzegali to również autorzy karykatur, doceniając również jego miejsce w obozie piłsudczykowskim, bo proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie mają państwo ilustrację, gdzie, no cóż, Bolesław Wieniawa Długoszowski to jest jeden szereg z marszałkiem Józefem Piłsudskim i z Józefem
Beckiem między innymi, a więc absolutna czołówka, palatyni można powiedzieć, Polski międzywojennej po 1926 roku. No właśnie, proszę Państwa, i w roku 1938, tu może jeszcze spróbujmy się cofnąć nieco, rok 1935. Proszę Państwa, rok 1935, rok śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, to jest rok nie tylko politycznego wstrząsu dla Polski międzywojennej, nie tylko politycznego wstrząsu dla obozu piłsudczykowskiego, zupełnie oczywistego, zabrakło wodza, w systemie autorytarnym zabrakło autorytetu. Natomiast to jest rok również takiego osobistego, bym powiedział, dramatu Wieniawy, dlatego że Józef Piłsudski był dla niego po prostu osobą bardzo bliską. I jako autorytet polityczny, i jako wódz wojskowy, i jako pewien mentor, bym powiedział, a także osoba, która dla samego Wieniawy była w jakimś stopniu no, personifikacją odzyskanej niepodległości i personifikacją Polski międzywojennej. Rzec można, że tak jak niektórzy nie wyobrażał sobie Polski bez Piłsudskiego, choć było przecież wiadomo, że w sensie fizycznym marszałek musi kiedyś odejść. I dla wielu osób, które charakteryzują zachowanie czy postawy Wieniawy, jest jasne, że rok 1935 to jest również rok takiej jego przemiany wewnętrznej. Ten do tej pory polityk wojskowy, przecież wywiązujący się ze swoich obowiązków, przecież szczery patriota, przecież osoba, która jest również uczestnikiem wielu istotnych działań dyplomatycznych samego Piłsudskiego, wysyłał Wieniawę tam, gdzie spodziewał się, że należy podjąć pewne kroki sekretne, kroki, które niekoniecznie muszą być ujawnione na forum publicznym, a więc z pewnością osoba godna zaufania, zresztą sam Wieniawa miał mówić o tym, że są dwie służby, służba dyplomatyczna i służba wojskowa, które różnią się w sposób zasadniczy. Jako kawalerzysta można popełniać wiele głupstw, natomiast nie godzi się popełniać świństw. Z kolei w dyplomacji, jak stwierdzał, świństwa popełniać można, ale głupstw, tych politycznych także, głupstw nigdy. A więc jest to pewien przełom jakby w postawie Wieniawy, który staje się po prostu poważnym człowiekiem, to tak można powiedzieć. W 1938 roku zostaje mianowany, no właśnie, na urząd ambasadora, na stanowisko ambasadora przy Kwirnale w Rzymie. To ilustruje właśnie to zdjęcie, które mają Państwo z prawej strony poniżej. No, co prawda zachowywał swoje poczucie humoru, ponieważ taka też słynna anegdota, kiedy wyjeżdżał właśnie do Rzymu na tą misję, żegnał go świat kultury, również ludzi, których znał, pisarze, literaci, malarze, aktorzy, no i tam na dworcu znalazł się również Adolf Dymsza, no i takie słynna historia, Wieniawa miał wychylić się przez okno pociągu, wcale to nie licowało z powagą ambasadora, i krzyknąć: Adolfie, to imię jest znaczące także, nigdy ci tego nie zapomnę. Otóż ja przypomnę, że byliśmy świeżo po wydarzeniach, kiedy Duce, czyli Benito Mussolini, przywódca Włoch, właściwie milcząco zgodził się na aneksje terytorialne Niemiec, na co miał mu odpisać Hitler: Duce, nigdy ci tego nie zapomnę. Więc no, ten krzyk mógł przejść do historii dyplomacji, do historii polityki. Przypomnę, że z Niemcami byliśmy wtedy w dobrych relacjach. Po zawarciu deklaracji, podpisaniu deklaracji o nieagresji w 1934 roku. We Włoszech Bolesław Wieniawa-Długoszowski w jakiś sposób konsumuje fakt, że znajduje się w bardzo dobrych relacjach z Galeazzo Ciano, czyli ministrem spraw zagranicznych Włoch. Rzeczywiście ci ludzie do siebie pasowali takim sposobem bycia, stosunkiem do życia, próbą czerpania z niego pełnymi garściami, równocześnie przy wykonywaniu jak najbardziej serio swoich obowiązków. Natomiast oczywiście później mamy dramatyczne wydarzenia, jak Państwo wiedzą, wybuch II wojny światowej. No i proszę Państwa, Bolesław Wieniawa-Długoszowski otrzymuje najbardziej gorzki i krótki awans w swojej życiowej karierze, mianowicie prezydent Polski Ignacy Mościcki z Rumunii mianuje go, co przewidywała konstytucja kwietniowa, zgodnie z prawem, na stanowisko pełniącego urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z racji takiej, że sam tego urzędu efektywnie pełnić nie może. Bolesław Wieniawa-Długoszowski traktuje to bardzo poważnie, pędzi przez Szwajcarię do Francji,
Tam jednak obóz, który już się zamontował, dotychczasowych przeciwników Józefa Piłsudskiego i Piłsudczyków, związany z generałem Władysławem Sikorskim, stawia zdecydowane weto, nie chcąc takiego prezydenta. To weto jest wspierane przez Francuzów, którzy do Piłsudczyków specjalną miłością nie pałali, uważając ich za zbyt niezależnych, prowadzących politykę zbyt niezależną od Paryża, czasami wręcz decydujących się na takie, bym powiedział, dość publiczne polityczne afronty wobec protektora, jakim chciała być w stosunku do Polski Francja. Tym prezydentem ostatecznie zostaje Władysław Raczkiewicz, ale właśnie to jest ten rys wieniawy. On później, pełniąc urząd ambasadora polskiego w Rzymie, jest właściwie jednym, to chciałem podkreślić, z głównych architektów odbudowy polskich sił zbrojnych na emigracji. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że on poprzez dobre stosunki z Galacją Ciano, ze względu na swoją politykę lobbowania na rzecz sprawy polskiej, która cieszyła się sympatią, to rzecz charakterystyczna w Rzymie i we Włoszech. Przypomnę, Włochy są w stosunku do Polski tak zwaną stroną niewojującą, czyli non belligeranza. Otóż on umożliwia tak zwaną, to potem do historii przejdzie to określenie, turystykę Sikorskiego, czyli Polacy swobodnie przedostają się przez terytorium Włoch do Francji, a ci Polacy to są właśnie żołnierze, podoficerowie, oficerowie, ci, którym udało się przekroczyć granicę II Rzeczypospolitej, ci, którzy chcą brać udział w wojnie dalej u boku Francji, odbudowując siły wojskowe we Francji. Za tą swoją działalność Bolesław Wieniawa-Długoszowski niestety wdzięczności spodziewać się nie mógł. On wielokrotnie prosił wodza naczelnego generała Sikorskiego o przywrócenie do czynnej służby wojskowej. Dzieli tutaj los innych Piłsudczyków, których trzymano jak najdalej od armii, jak najdalej od ważnych urzędów publicznych, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskich władz na uchodźstwie. No i Bolesław Wieniawa-Długoszowski, proszę Państwa, otrzymuje propozycję, którą przyjmuje, ponieważ on później po klęsce Francji przedostaje się przez Portugalię do Stanów Zjednoczonych. I tam czeka go nominacja na stanowisko polskiego reprezentanta, posła Rzeczypospolitej Polskiej na Kubie. No to tą ilustrację Państwo mają jakby klamrę, prawda? Więc słynna fotografia pancernika Schleswig-Holstein bombardującego, ostrzeliwującego Westerplatte. No właśnie postać Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego u schyłku życia i wreszcie no, malowniczy widok Kuby, natomiast ten widok Kuby, natomiast na pewno życia Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu nie osłodził, dlatego że on popełnia 1 lipca 1942 roku samobójstwo, skacząc z 5. piętra budynku, w którym mieszkał, przy ulicy Riverside Drive 3, tak to wyglądało, w Nowym Jorku. Pisze taki list bardzo dramatyczny, w którym poleca swoją ówczesną żonę i córkę, a więc właśnie tą wspomnianą przeze mnie wcześniej Bronisławę, wcześniej Berenson, teraz Wieniawę Długoszowską i Zuzannę Długoszowską, opiece swoich bliskich. Tą opiekę rzeczywiście sprawuje później Artur Szyk. To jest też bardzo znana postać, przypomnę, karykaturzysta, rysownik, malarz, który opiekuje się tą rodziną osieroconą przez Wieniawę. Pytanie, dlaczego popełnił samobójstwo? Odpowiedzi jest kilka. Pierwsza to taka, że po śmierci Piłsudskiego doszedł tu nowy cios, czyli upadek II Rzeczypospolitej. Druga to taka, że nie mógł znieść tego odosobnienia i braku aktywnej, czynnej działalności na rzecz niepodległości państwa polskiego. Jeszcze inna odpowiedź to taka, którą formułowali niekiedy sami Piłsudczycy, którzy doceniając wielkość Wieniawy, równocześnie wskazywali, że mógł mieć wyrzuty sumienia, że tą funkcję od Sikorskiego przyjął, a więc że w jakiś sposób również wyobcował się ze swojego sekowanego przez Sikorskiego środowiska piłsudczykowskiego. Natomiast, proszę Państwa, to jest rzecz charakterystyczna, no, jako ciekawostka, w pogrzebie Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego no, bierze udział później jeden z bohaterów, najważniejszych postaci II wojny światowej, jeżeli chodzi o historię wojskowości, no, mianowicie sam
generał Patton. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że postać Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, którą ja tutaj określiłem jako taką personifikację II Rzeczypospolitej, to jest fotografia grobu, ponieważ prochy oczywiście zostają sprowadzone później i znajdują się obecnie na cmentarzu rakowickim. Natomiast ta ilustracja była mi potrzebna, żeby Państwu jakby kończąc ten wykład, to spotkanie, podkreślić to, że jest ciągle żywa, jeśli chodzi o taką pewną pamięć, ale ja mam wrażenie, że i taką pewną też taką sympatię ze strony czytelników i tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o historii II Rzeczypospolitej. Nie wiem, czy jest to postać najczęściej przywoływana, pewnie nie, bo oczywiście Józef Piłsudski czy jego wielki przeciwnik Roman Dmowski, być może Ignacy Paderewski, ale z tego nazwijmy to zupełnie symbolicznie drugiego szeregu, czy też rzędu drugich foteli w II Rzeczypospolitej, no to postać generała, podkreślam raz jeszcze, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, doczekała się licznych książek, konferencji, wspomnień, spotkań, no takich jak to chociażby. No mam wrażenie, że nic dziwnego, bo to rzeczywiście jest człowiek o wielu obliczach, taki człowiek wielopłaszczyznowy, można powiedzieć, tak, wielowymiarowy, który może budzić zainteresowanie i sympatię zarówno jako ten, który był znawcą literatury i kultury, próbował swoich sił jako malarz, artysta, jak i również jako wojskowy, który, przypomnę, odznaczał się rzeczywiście bohaterstwem i umiejętnością dowodzenia na polu bitwy. Nie był żołnierzem malowanym, jak i również i dyplomata, który z kolei sprawdził się i na tym polu. To takie nawiązanie do tego, o czym wcześniej mówiłem w przypadku Wieniawy, że tam, gdzie już wziął się do pracy, to rzeczywiście próbował wypełniać swoje obowiązki bardzo rzetelnie, co no, kłóci się jednak z takim powszechną oceną takiego pewnego lekkoducha, prawda, który to życie właśnie traktował tak przez pryzmat ciągłej zabawy. To nie tak było, nie tylko do końca, ale w ogóle to tak nie było. Dobrze, ja w takim razie, ponieważ musiałem pilnować czasu także i tak go chyba przekroczyłem, za co przepraszam organizatorów, bardzo serdecznie Państwu za wysłuchanie tego wspomnienia, tak to nazwijmy, o Bolesławie Wieniawie-Długoszowskim. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy za ciekawy wykład o Bolesławie Wieniawie-Długoszowskim. Prosimy jeszcze o pozostanie z nami, ponieważ wieczór jeszcze imieninowy trwa. Teraz idziemy do drugiej części imienin. To będzie czas na powinszowania. Przez ostatnie kilka tygodni napływały do biblioteki życzenia dla Józefa Piłsudskiego. I życzenia te napływały w ramach akcji powinszowania w dniu imienin. Akcję ogłosiliśmy, nawiązując do tradycji z dwudziestolecia międzywojennego. To już drugi raz, kiedy ogłosiliśmy akcję. To była taka tradycja wysyłania życzeń Józefowi Piłsudskiemu wszędzie tam, gdzie przebywał. Już w 1918 roku takie życzenia manifestacyjnie płynęły do twierdzy w Magdeburgu. Potem po wojnie wszędzie tam, gdzie Piłsudski, gdzie właśnie solenizant się znalazł, tam go życzenia też odnajdywały, czy był w Belwederze, Sulejówku, czy wyjechał na Maderę. W tym roku życzenia napłynęły do Łodzi, do biblioteki imienia Józefa Piłsudskiego. Jakie to były życzenia? Ja na wstępie chciałabym powiedzieć, że naprawdę przysłali Państwo bardzo dużo życzeń z różnych miejsc Polski, ale nie tylko, bo również spoza Polski. Nie sposób dzisiaj odczytać je wszystkie, dlatego my wybrałyśmy tylko kilka z nich i proszę nam wierzyć, że był to trudny wybór. Więcej życzeń będzie można zobaczyć na takiej wystawie online, którą przygotujemy i niebawem umieścimy na stronie internetowej biblioteki. Jeśli ktoś nie zdążył przesłać powinszowań, a chciałby, to oczywiście może dzisiaj na czacie te życzenia napisać. Cóż, przechodzimy do życzeń. Na początek będą to powinszowania z ziemi kolskiej. Otrzymaliśmy takie, ja może pokażę, wydawnictwo. Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców ziemi kolskiej oraz taką ładną, kolorową kartkę, tradycyjną kartkę pocztową. I ja mam przyjemność odczytać życzenia od dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, pana Tomasza Nuszkiewicza z Królewskiego Grodu Kolskiego, który zawsze pamiętał o swoim marszałku, jak o tym świadczą zachowane liczne dokumenty i archiwalia, płyną serdeczne wyrazy czci, szacunku i najwyższego uznania
dla jego dokonań na rzecz odzyskania niepodległości i utrwalenia odrodzonej Rzeczypospolitej. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Kolejne życzenia są od Krzysztofa Wróblewskiego i Krzysztof pisze tak. Szanowny panie marszałku, w dniu imienin dziękuję panu za poświęcenie i odwagę w walce o niepodległość Polski. Życzę panu i nam, abyśmy potrafili postępować podobnie. I to są życzenia od, ja mówię Krzysztofa, ale to jest Krzyś. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. Piękna kasztanka. Kolejne powinszowania od naszej czytelniczki Anny Kwiecińskiej, która wybrała formę wiersza. Panie Józefie, życzę wszystkiego najlepszego, odpoczynku zasłużonego, pamięci o nas jeszcze żyjących i o panu marszałku myślących, żeby nazwisko pana pod strzechy trafiało mimo upływu lat, czasy się zmieniają, a w kalendarzu coraz więcej ważnych dat, byśmy mieli chęci i odwagę przekazywać pańskie dzieła, by patriotyczna myśl w kolejnych pokoleniach swój początek wzięła. A teraz piękne życzenia, pięknie wykonana kartka, to państwo zapewne widzą, od Wiktora Sufleta. Wiktor uczy się w klasie czwartej, przepraszam, zespołu szkolno-przedszkolnym w Złoczewie. Wiktor pisze tak. Szanowny panie marszałku, z okazji imienin życzę panu, by już zawsze patrzył pan z nieba na Polskę niepodległą, wolną i szczęśliwą, taką, o jaką pan walczy. Dla wielkiego wodza Wojska Polskiego, wielkiego chorążego naszej niepodległej i wolności, marszałka Józefa Piłsudskiego. Z okazji imienin znanemu nie tylko z odwagi, męstwa i determinacji w rządzeniu Polską. Społeczność nasza szkolna jest dumna, że może nosić nazwę szkoły pod patronem twojej wielkiej osoby. Życzymy wielkiego szacunku oraz nieskończonej pamięci za sukcesy w walce z dzielną postawą, jaką reprezentujesz do dziś dnia. Niech żyje Józef Piłsudski, bojownik naszej niepodległej. Życzenia przysyła dyrekcja, nauczyciele oraz cała społeczność Szkoły Podstawowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Iłów to jest miejscowość w województwie mazowieckim, powiat sochaczewski. Teraz życzenia takie bardzo ładnie wykonane, mapa Polski. Z jednej strony mamy sentencję myśli Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. A życzenia napisała Ania Stępień i Ania pisze tak. Szanowny panie marszałku, z okazji pana imienin serdecznie dziękuję za posługę dla Polski, za walkę o niepodległość, a także za naukę o szacunku dla przeszłości narodu. Życzę, aby spełniło się pana największe marzenie, by Polska po wsze czasy mogła cieszyć się niepodległością, a pańskie imię przetrwało na zawsze w sercach Polaków. Składam hołd pana niezłomnej postawie, dzięki której dzisiaj żyjemy w wolnej ojczyźnie. Również kolejna młodsza czytelniczka. Aby ludzie żyli w pokoju, a dzieci mówiły po polsku, najpiękniejsze chwile poświęciłeś wojsku. Z pięknej okolicy, otoczonej wiatrakami, przesyłam pocztówkę z życzeniami. Zuzanna Kubacka, to jest właśnie autorka wraz z powinszowaniami. Ja może jeszcze tutaj pokażę, ponieważ poza talentami literackimi ujawniają się też talenty plastyczne, to tutaj widać właśnie pracę plastyczną Piłsudski na kasztance. Piękne wykonanie Zuzanny. A tutaj mamy tradycyjną kartkę imieninową od pani Iwony Tarnowskiej. Przepraszam, Tarnowskiej. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Z podziękowaniami za to, że miał odwagę marzyć o prawdziwie niepodległej i wolnej Polsce i co najważniejsze, potrafił to marzenie dla wielu ówczesnych Polaków utopijne, odważnie i z determinacją wcielić w życie. Sara Elisa Lodi pisze, drogi marszałku, o bujnym wąsie w dniu twych imienin serce me bije, serce pamięta i życzy wszystkiego najjaśniejszego wśród gwiazd. A Asia Wróblewska przygotowała kartkę i napisała tak. Szanowny panie marszałku, z okazji imienin życzę, żeby był pan szczęśliwy, widząc, że dbamy o Polskę. Asia przygotowała serce. Proszę zobaczyć, ono chyba bije dla marszałka Piłsudskiego. Bardzo dziękujemy. Eduardo Castelli pisze w dniu imienin.
Szczęściem może być każdy uśmiech, każdy dobry uczynek, nowy dzień, nowa wiadomość, dobra ocena. A moim szczęściem jest to, że uczę się historii o Tobie. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Józefie Piłsudski. I ja też tutaj pokażę, bo to pięknie wykonana, kolorowa kartka. Teraz to już chyba ostatnie życzenia od Eliasza i Niny ze Szkoły Polskiej w Mediolanie. I czytamy. Szanowny Panie Marszałku, z okazji imienin składamy Panu najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby wszyscy kontynuowali darzenie Pana szacunkiem i wdzięcznością za poświęcenie i walkę o niepodległość ojczyzny. Dumni jesteśmy z Pana. I też dostaliśmy pięknie wykonaną kartkę. To jest, ja nie wiem, czy widać tutaj, troszeczkę widać. Widać. Tak, to już były ostatnie życzenia. Dziękujemy za uwagę. My byśmy mogły jeszcze tak czytać i czytać, ale tak jak już zaznaczyłyśmy na początku, po prostu wybrałyśmy tylko niektóre z tych życzeń. Ale prosimy, żeby jeszcze Państwo pozostali z nami, ponieważ teraz ostatni punkt imienin marszałka, koncert w wykonaniu Stowarzyszenia Śpiewaczego imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi. Warto posłuchać. Dokładnie. Państwo z entuzjazmem przyjęli nasze zaproszenie do udziału w dzisiejszym wydarzeniu. Przygotowali kilka pieśni patriotycznych, kilka pieśni z dwudziestolecia międzywojennego. Można będzie usłyszeć między innymi takie szlagiery jak Miłość ci wszystko wybaczy, czy Powróćmy jak za dawnych lat. Będzie też pieśń O mój rozmarynie. No nie zabraknie także Legionów. Nam nie pozostaje nic innego, jak pożegnać się z Państwem i zaprosić do wysłuchania koncertu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.